Cześć, witajcie, Tomasz z tej strony, witam Was ponownie w koszarach tradingu. Dzisiaj pomówimy sobie o trendzie, który w ciągu ostatnich kilku dni stał się bardzo popularny i bardzo grzany. Jest to w tej chwili tak naprawdę trend numer jeden, jeżeli chodzi właśnie o rynek krypto. Opowiem Wam dzisiaj o pięciu projektach z tego trendu, które gdzieś tam sam mam w swoim portfolio i które mam właśnie pod nadchodzącą hossę. I będą to projekty z różnych, powiedzmy, kategorii cenowych, ponieważ przejdziemy sobie od projektu największego, czyli takiego z największym market capem, do najmniejszego, powiedzmy, z największym potencjałem, ale także z największym ryzykiem. Opowiem Wam o każdym z nich pokrótce, opowiem Wam także o samym trendzie RWA, czym on jest oraz skąd właściwie wzięło się to takie duże zainteresowanie właśnie w tym momencie. Także zostaw łapkę w górę, subskrybuj kanał, jeżeli tego jeszcze nie robisz i przechodzimy sobie już do konkretów. I zacznijmy sobie ogólnie od całego jakby trendu RWA. Tak jak widzicie, jego ogólny market cap w tej chwili to jest 8,5 miliarda dolarów, więc no niewiele, tak? Jakby jest to jeden z mniejszych trendów, ale uważam, że ma on naprawdę ogromny potencjał i cały czas tutaj jest ogromne pole do wzrostów na większości projektów. Tak jak tutaj widzicie, aktualnie większość projektów zaliczyła mniejsze lub większe wzrosty. I było to spowodowane głównie tym, że dostaliśmy informację odnośnie tego, że BlackRock, czyli największy fundusz inwestycyjny na świecie, tutaj właśnie stworzył taki, powiedzmy, portfel właśnie dla tokenów stokenizowanych, gdzie będą oni właśnie różne gdzieś tam aktywa świata zewnętrznego tokenizowali na blockchain. I generalnie, jeżeli chodzi o BlackRock, no to oni już o tym mówili od jakiegoś czasu. Jakby sam CEO właśnie BlackRocka informował o tym, że jakby on widzi ogromny potencjał właśnie w tokenizacji oraz, że w przyszłości tak naprawdę wszystkie właśnie aktywa typu akcje, obligacje, jakieś metale będą właśnie na blockchainie i jest to nieuniknione. I tu właśnie mamy informację, że stworzyli oni właśnie taki swój fundusz, w którym będą po prostu takie właśnie aktywa gdzieś tam w kolejnych latach tokenizowali. No i to jest ogólnie trend, który będzie postępował coraz bardziej, coraz więcej właśnie różnych aktywów ze świata zewnętrznego będzie przenoszone na blockchain i tym właśnie jest trend RWA. Czyli mówiąc tak najprościej, trend RWA to jest właśnie, powiedzmy, technologia, różnego rodzaju sposoby na przenoszenie po prostu wartości konkretnych aktywów świata zewnętrznego właśnie na blockchain w celu zapewnienia im większej płynności oraz dostępności, tak? Ponieważ blockchain po pierwsze jest no, bezpieczniejszy niż powiedzmy jakieś tam takie tradycyjne rozwiązania. Po drugie, jest on także no, dostępny cały czas, nie ma tam żadnych przerw, nie ma tam, że w weekendy nie działa, tylko jakby jest cały czas dostępny. No i także daje właśnie możliwość gdzieś tam większej płynności. No i tak jak widzicie tutaj, jeżeli chodzi o projekty z tego trendu, to jest ich naprawdę dużo. Jest to jeden z tak naprawdę bardziej takich konkurencyjnych trendów, pomimo tego, że nie jest on wciąż jakiś tam jeszcze duży. Porównując takiego na przykład, nie wiem, gamingu czy AI, no to jest on kilkukrotnie mniejszy. Ale na pewno ma on ogromny potencjał, ponieważ nawet były takie wyliczenia, że do roku 2030 może on osiągnąć wartość 16 bilionów dolarów, więc jakby ogromne gdzieś tam wartości. No i wydaje mi się, że właśnie w kolejnych latach ten trend będzie coraz bardziej postępował. Jednak to, co nas interesuje w tej chwili najbardziej, to jest oczywiście ten czas oraz nadchodząca hossa oraz jak na tym trendzie można zarobić, ponieważ jakby no po to tutaj wszyscy jesteśmy, aby na tym rynku zarabiać, więc powiedzmy sobie o tym, które projekty gdzieś tam z tego trendu są warte uwagi i powiem Wam o tych, w które sam zainwestowałem, które mam w swoim portfolio właśnie na nadchodzącą hossę. I pierwszym projektem z tego trendu będzie Ondo Finance. I co jest ciekawe, Ondo Finance jest jednym z tak naprawdę najnowszych projektów z tego trendu, ponieważ on wyszedł na rynek w tym roku. To było w styczniu tego roku i w tej chwili jego market cap to jest już 1,3 miliarda dolarów, co stawia go na pierwszym miejscu właśnie w tym trendzie. I ten projekt wspólnie na Telegramie także rozgrywaliśmy, wchodziliśmy na niego właśnie w listingu na Bybit i on już na samym początku dał bardzo fajnie zarobić, ponieważ tak naprawdę w ciągu kilku dni od tego listingu wzrósł on od razu o 350%, więc udało się na tym bardzo fajnie wyjść. Ja tam zrealizowałem część zysku, wyciągnąłem wkład, a reszta część tej pozycji gdzieś tam cały czas leży, no i właśnie zostawiam sobie to na hossę. Także jeżeli Was to jeszcze na Telegramie nie ma, to poniżej macie link w opisie do dołączenia. Jest tutaj nas już prawie 21 tysięcy osób. Pojawiają się tutaj treści odnośnie właśnie różnych listingów, airdropów, lockupów, przemyśleń rynkowych, także myślę, że każdy z Was coś dla siebie tutaj znajdzie. No i wygląda właśnie na to, że Ondo stało się takim liderem tego trendu w ogóle, ponieważ tak naprawdę większość projektów tutaj jeszcze nie przekroczyła tej wartości 1 miliarda, a Ondo właśnie to zrobiło. No i czym właściwie jest Ondo i dlaczego aż tak wzrosło? A więc Ondo
Alto Finance skupia się głównie na tokenizacji różnego rodzaju aktywów takich od instytucji, więc ten projekt współpracuje z różnymi właśnie instytucjami, z różnymi bankami, funduszami i jakby tego typu gdzieś tam firmami. No i właśnie przenosi różnego rodzaju aktywa, takie jak obligacje, akcje na blockchain. No i ten projekt od samego początku był mocno hype'owany, głównie z uwagi na to, że zainwestowało w niego kilka mocnych funduszy. I tu właśnie widzicie, że jest to m.in. Coinbase Ventures czy Pantera Capital, czyli jeden z takich najbardziej znanych właśnie funduszy w świecie krypto. I oni tutaj zebrali w sumie 32 miliony dolarów właśnie od różnych funduszy. No i to moim zdaniem był taki główny właśnie zapalnik do tych wzrostów, ponieważ wcześniej większość projektów z tego trendu nie miała aż takich partners, nie miała aż takich, powiedzmy, gdzieś tam za sobą właśnie różnych instytucji, które by ten projekt wspierały, a Ondo było właśnie jednym z pierwszych, które to miało. Dodatkowo ostatnio otrzymaliśmy informację odnośnie tego, że Ondo właśnie ulokowało 95 milionów dolarów w różnych aktywach właśnie w tym asecie od BlackRocka. Więc oni są także mocno powiązani z BlackRockiem, co po prostu sprawia, że jakby no te różnego rodzaju właśnie firmy, Ventures Capital, które wokół tego projektu są, które z nimi współpracują, są na naprawdę najwyższym poziomie i z tego względu wiele osób w ten projekt po prostu inwestowało, bo w tej chwili wydaje się on taki najpewniejszy z tego trendu. I patrząc sobie na to, że jako lider ten projekt ma w tej chwili market cap na poziomie 1,3 miliarda, to tak naprawdę jest to niewiele, ponieważ ja uważam, że cały ten trend ma przed sobą jeszcze naprawdę spore wzrosty i generalnie jakby trzeba też wiedzieć, że większość projektów z tego trendu, które tutaj się tworzyły, no to są projekty z poprzedniej hossy, które wychodziły gdzieś tam w latach 2020-2021 na poprzedniej hossie. I one sporo wzrosły, ale jakby problem był taki, że wtedy ten temat jeszcze właśnie tokenizacji nie był aż tak mocno hype'owany, nie był aż tak mocno mainstreamowy. No a w tej chwili mówią o nim takie właśnie fundusze jak BlackRock, co sprawia, że po prostu ten trend w tej chwili przeżywa właśnie te swoje największe wzrosty i uważam, że one będą właśnie w tej hoście jeszcze większe. Uważam, że Ondo jako lider tego trendu spokojnie ma to jeszcze pole do wzrostów o jakieś 2, może 5x, jakby tak tutaj uważam i pod to właśnie gram. Tak jak mówiłem, wciągnąłem sobie wkład z tej pozycji, w której wchodziłem i resztę trzymam sobie właśnie pod hossem. A gdybyście chcieli właśnie ten projekt sobie kupić, to jest on dostępny na giełdzie Bybit, gdzie właśnie ten listing wtedy rozgrywaliśmy. A jeżeli konta jeszcze nie macie, to poniżej w opisie macie link do rejestracji, dzięki któremu otrzymujecie kilka bonusów na start. Między innymi trwa jeszcze akcja, że dla pierwszych 100 osób, które się właśnie zarejestrują, jest bonus na 30 USDT do wykorzystania na giełdzie. I tu wystarczy tylko wpłacić 100 dolarów w dowolnej walucie, czy to będzie Bitcoin, stablecoiny, czy fiaty, to nie ma znaczenia. Po prostu wpłacamy 100 dolarów i wtedy te 30 USDT odbieramy sobie tam właśnie w zakładce Rewards i możemy sobie to wykorzystać na różne cele. I dodatkowo jeszcze, mając właśnie tutaj konto z tego linku, otrzymujecie także dostęp do sekcji VIP na naszym Discordzie, do którego link także macie poniżej. I tutaj macie dostęp do właśnie sekcji związanych z zagraniami oraz strategiami naszych traderów, którzy każdego dnia dodają właśnie treści odnośnie tego, w jakie pozycje oni wchodzą, co rozgrywają, w jaki sposób to robią oraz także można im pytania zadawać. Można także rozmawiać z innymi użytkownikami, którzy mają VIP-a, więc jest to na pewno fajna sprawa dla osób, które gdzieś tam się interesują tradingiem oraz tego typu tematami. A tutaj w zakładce rezultaty macie właśnie pokazane, w jaki sposób tutaj użytkownicy z tego korzystają, jak to sobie rozgrywają oraz jakie wyniki uzyskują. Także poniżej macie link do rejestracji, wpłacacie sobie właśnie 100 dolarów i następnie wchodzicie na Discorda i tutaj w zakładce odblokuj dostęp VIP oraz instrukcja macie pokazane krok po kroku, co i jak należy zrobić. Ok, drugi projekt, o którym sobie powiemy, już znacznie mniejszy, ponieważ o market capie na poziomie 250 milionów, jest to projekt TokenFi, o którym już tak naprawdę nieraz mówiłem na tym kanale, czy to na swoim Telegramie, czy na Twitterze. Jest to dla mnie osobiście projekt numer jeden, jeżeli chodzi właśnie o trend RWA. I ja w ten projekt inwestowałem, kiedy miał market cap jeszcze poniżej 15 milionów dolarów, także tutaj jest naprawdę na sporym plusie. No i też właśnie w takich wartościach mniej więcej informowałem o tym projekcie. Oraz także jest to jeden z projektów w naszym portfolio na hossę z Areny Tradingu, gdzie właśnie wspólnie tutaj budowaliśmy sobie takie portfolio na nadchodzący cykl, na nadchodzącą hossę. I tutaj właśnie TokenFi jest projektem numer 3, który zrobił największe wyniki. No i generalnie TokenFi to jest platforma, która
daje możliwość jakby tokenizacji dowolnego aktywa na właśnie blockchain bez konieczności programowania, bez konieczności ponoszenia dużych kosztów. Czyli po prostu jest taka platforma, która bardzo ułatwia cały ten proces przenoszenia wartości na blockchain i każdy może z tego skorzystać, każdy może to zrobić. I tutaj właśnie widzimy, że mają oni także artykuły odnośnie tego, że cały market EVA właśnie może osiągnąć ten pułap 16 bilionów dolarów do 2030 roku. I osobiście to, co najbardziej mi się w tym projekcie podoba, to jest fakt, że wywodzi się on tak naprawdę z projektu memcoinowego, ponieważ TokenFi jest generalnie jakby częścią całego ekosystemu Floki. Jeżeli nie wiecie, czym Floki jest, to jest to jeden z takich największych memcoinów w świecie krypto. Jego market cap w tej chwili to jest ponad 2 miliardy dolarów. No i właśnie jest to projekt, który początkowo był memcoinem, tutaj wychodził w 2021 roku, ale później przerodził się w coś większego i w tej chwili tworzy on cały ekosystem różnych produktów. I właśnie jednym z tych produktów jest TokenFi, czyli platforma do tokenizacji różnych aktywów. I to, co osobiście najbardziej podoba mi się w całej tej platformie, to jest fakt, że jest ona mega prosta. Tutaj nie potrzeba właśnie żadnych umiejętności, dużych środków. Tak naprawdę jest taka platforma, gdzie każdy może sobie jakieś aktywa stokenizować i przenieść je na blockchain, co jakby sprawia, że wejście właśnie do tego trendu jest bardzo, bardzo proste. I to mi się w tym projekcie bardzo podoba. A poza tym jakby tutaj taka największa wartość, jaką jeszcze widzę, no to oczywiście jest fakt, że mają oni wsparcie marketingowe od teamu Floki, od całego tego ekosystemu, więc po prostu dla mnie tutaj naturalne było od samego początku to właśnie, że ten projekt będzie się rozwijał, będzie zyskiwał na wartości i osobiście uważam, że ma on potencjał na to, aby stać się jednym z czołowych projektów z tego trendu. Jego market cap w tej chwili to jest właśnie te powiedzmy 250 milionów. Uważam, że taki miliard dolarów w hoście to jest jakby no taki wynik jak najbardziej racjonalny dla tego projektu, kiedy właśnie trend RWA jeszcze bardziej będzie na tej wartości zyskiwał. Okej, projekt numer 3 to jest projekt Rilio z tickerem Rio. I generalnie jest to projekt, który opisywałem na swoim Twitterze, pamiętam to było jeszcze w zeszłym roku, kiedy jego market cap był na poziomie około 20 milionów i właśnie mówiłem, że jest to dla mnie jeden z takich czołowych projektów RWA na nadchodzącą hossę. No i wtedy jakby dostałem trochę hejtu z uwagi na to, że wszyscy mówili, że to jest projekt z poprzedniej hossy, że tutaj jest pełno właśnie takich holderów, którzy chcą spuścić swoje bagi, jak tylko ten projekt gdzieś tam odbije. No i tak się nie stało. Ten projekt ma w tej chwili market cap powyżej 200 milionów, więc zrobił jakieś 10x od tamtego momentu i cały czas myślę, że tutaj ma potencjał na wzrosty. Jest to generalnie projekt, który faktycznie powstawał jeszcze w roku 2020, więc przed poprzednią hossą i wtedy on tutaj dobił w szczytach do około 2,5 dolara. No i w tej chwili on już swoje ATH przebił, więc właśnie to pokazuje to, co mówiłem przed chwilą, że wtedy tak naprawdę te projekty RWA jakby wyprzedziły trochę swój trend, jakby one się pojawiły, zamysł był fajny, ale nie było na to hype'u, wtedy jakby inne trendy były gdzieś tam hype'owane, to było NFT, Metaverse, nie było takiej mety właśnie na RWA, ale jest ona teraz, dlatego właśnie większość projektów, które gdzieś tam nawet już nie tylko powstają, ale były w poprzednich hossach, przebija swoje ATH, ponieważ po prostu ta narracja jest dużo lepsza i one mają pole do wzrostów, jest więcej tych emocji, no wiadomo, że emocje stanowią tutaj paliwo właśnie do wzrostów. No i generalnie, jeżeli chodzi o Rilio, to oni skupiają się głównie na tokenizacji nieruchomości, czyli po prostu możemy tutaj sobie jakieś tam nieruchomości właśnie kupować za jakieś ułamki ich wartości, tak? Czyli po prostu jest jakaś nieruchomość, która podzielona jest na wiele tokenów i powiedzmy każdy może mieć jakieś udziały w tej nieruchomości właśnie skupując sobie jakiś procent jakby całej tej wartości, o to jakby chodzi głównie. I generalnie to, co Rilio myślę, że ma jako taką przewagę, to jest fakt, że jest to osobny blockchain. Czyli to jest generalnie osobny blockchain layer 1, który także właśnie tutaj jako tego tokena gazowego używa tokena Rio. Więc ma on wtedy taką bardziej realną użyteczność niż większość projektów, które powiedzmy są gdzieś tam tokenami takimi governance czy tego typu. No i właśnie ten token stanowi centrum całego tego ekosystemu. To tutaj właśnie dzięki niemu możemy sobie te różnego rodzaju właśnie aktywa skupować. Więc ma on naprawdę realną
tutaj użyteczność i jest to jeden z moim zdaniem z projektów, który właśnie trochę wybrał zły timing na to, żeby wejść na rynek, ponieważ no, on bardzo długo był tutaj pod wodą. Tutaj widzicie, że tak naprawdę w tej chwili jego wartość to jest prawie 3 dolary, a przez długi czas to było jakieś po prostu 2 centy tak naprawdę, więc no bardzo niewiele. Tutaj naprawdę przez większość czasu właśnie było na tych niskich poziomach. No i gdzieś tutaj od powiedzmy końcówki tamtego roku zaczęło powoli na te wartości zyskiwać. No i tutaj widzimy wystrzał popularności właśnie związany z tym, że po prostu trend RWA w końcu gdzieś tam no dostał tego wiatru w żagle, pojawiły się konkretne informacje oraz emocje i dzięki temu ten projekt tutaj wystrzelił powyżej swojego ostatniego ATH. I osobiście uważam, że podobnie jak TokenFi, ten projekt ma potencjał na miliardowe wyceny w hoście i także gdzieś tam w swoim portfolio dalej go mam. Tutaj zostawiłem sobie jakiegoś Mumbaga i właśnie do hossy planuję go trzymać. Także gdybyście chcieli mieć właśnie ekspozycję na token z obszaru RWA, który skupia się na nieruchomościach, to osobiście dla mnie właśnie Relio jest takim wyborem numer jeden, ponieważ jest to też jeden z takich najbardziej znanych projektów, jeżeli chodzi o RWA i wiele osób właśnie utożsamia nawet cały ten trend RWA z tokenem Relio. Ok, kolejny projekt, już przedostatni, który jest jednym z mniejszych jakby projektów pod kątem market capu, to jest projekt Polytrade z tokenem Trade i jego obecna wartość to jest 85 milionów dolarów. On tutaj na rynku także jest już dosyć długo, ponieważ od roku 2021 i podobnie jak właśnie to było z Relio, uważam, że oni po prostu wybrali zły timing i tak jak tutaj widzicie, tutaj przebili swoje ATH i to dosyć grubo, ponieważ wcześniej było na poziomie około dolara 70-80 centów, a w tej chwili to już jest ponad 2,6 dolara. Więc znowu pokazuje to właśnie, że ten trend RWA dopiero te najlepsze czasy ma przed sobą. I osobiście w ten projekt bym w tej chwili nie wchodził, poczekałbym na jakąś korektę. Ogólnie, jeżeli chodzi o cały ten teraz trend RWA, to nie wchodziłbym na takim FOMO w te projekty, tylko poczekał, aż lekko odreagują. Jakby obstawiam, że taka sytuacja będzie miała miejsce i wtedy będzie dobry moment właśnie na to, by w te projekty sobie powchodzić. A teraz warto jest właśnie skupić się na tym, aby wybrać sobie właściwe, które będziecie chcieli po prostu skupić. Jeżeli chodzi o projekt Polytrade, to on tutaj skupia się na tokenizacji różnego rodzaju aktywów, takich jak nieruchomości, jak obligacje, jak różnego rodzaju kruszce, jak nawet karty Pokemonów, jak samochody, różnego rodzaju firmy, więc jakby tutaj mamy taki cały przekrój właśnie aktywów, takich ze świata zewnętrznego, przenoszonych na blockchain. Czyli oni po prostu stworzyli takie konkretne koszyki, w które będzie można właśnie inwestować za pomocą blockchainu. I generalnie, jeżeli chodzi o teraz cały trend RWA, tak jak wam mówiłem, jakby tych projektów jest sporo, konkurencja jest duża i tak naprawdę przeglądając sobie każdy z nich, no to każdy robi coś podobnego, tak? Jeden gdzieś tam, powiedzmy, tokenizuje nieruchomości, inny właśnie jakieś tam akcje, obligacje, po prostu no, zamysł jest ten sam, tak? Przenoszenie aktywów do blockchainu. Więc moim zdaniem trzeba szukać projektów, które czymś się wyróżniają, które mają coś unikalnego i właśnie na tej podstawie staram się te projekty wybierać. I tutaj taką właśnie rzeczą, która wyróżnia ten projekt, jest fakt, że mają oni bezpośrednie partnerstwo z Mastercard. Więc to po prostu firmą bardzo znaną, tak? Ze świata zewnętrznego, która sprawia, że token jest bardziej taki, mówiąc kolokwialnie, legitny. I właśnie myślę, że takich rzeczy trzeba szukać, które po prostu sprawiają, że projekt się wyróżnia. No i tu właśnie mam taki przekrój różnego rodzaju po prostu aktywów, które będzie można inwestować i są to właśnie tutaj nieruchomości, są to obligacje, są to akcje, są to różnego rodzaju kruszce, tutaj właśnie będą także samochody, także mamy taki cały przekrój różnego rodzaju aktywów i myślę, że jest to projekt z ciekawym potencjałem, tak jak powiedziałem, tutaj bym poczekał na to, aż on lekko spadnie, ponieważ w tej chwili jest on no, na swoim ATH, ale uważam, że jest to jeden z ciekawszych projektów właśnie z uwagi na to partnerstwo chociażby. No i właśnie tego staram się w tych projektach szukać, aby miały coś po prostu sobie unikalnego. Ostatni projekt z naszej listy, projekt także najmniejszy, jest to Leox z tokenem o tej samej nazwie. I generalnie Leox, tak samo jak inne tokeny RWA, w tej chwili jest na swoim ATH, więc podobnie jak przy tych innych, ja bym tutaj poczekał z wejściem na jakąś korektę, nie pchałbym się tutaj na samych szczytach w ten projekt. I generalnie to, co mi się w tym projekcie najbardziej podoba, to co sprawiło, że się nim zainteresowałem, to jest fakt, że oni skupiają się na czymś trochę innym w tym trendzie RWA niż większość projektów, ponieważ większość projektów mimo wszystko tutaj daje możliwość inwestowania właśnie w nieruchomości, akcje, obligacje, takie właśnie powiedzmy aktywa bardziej rozpoznawalne, takie bardziej powiedzmy tradycyjne, a właśnie tutaj Galileo Protocol, ponieważ tak nazywa się jakby projekt, skupia się na tokenizacji dóbr luksusowych. Różnego rodzaju właśnie tutaj biżuterię, ubrania, buty i tym podobne rzeczy od takich najbardziej po prostu ekskluzywnych firm na świecie. I tutaj uważam, że w takiej powiedzmy już
dużej hoście, kiedy sporo osób będzie zarobionych, będą oni szukali sposobów właśnie na dywersyfikację, na po prostu wydawanie tych środków. I wydaje mi się właśnie, że takie różnego rodzaju dobra luksusowe mogą mieć wtedy po prostu wzięcie i wiele osób może po prostu właśnie tam swoje środki wrzucać. Ponieważ tutaj można inwestować na przykład w różnego rodzaju ekskluzywne zegarki, samochody, właśnie ubrania, biżuterię, więc myślę, że sporo osób, które po prostu na tej hoście zarobią i będą chciały gdzieś tam te swoje, powiedzmy, zyski dywersyfikować, gdzieś tam je ulokować, to właśnie wydaje mi się, że tego typu aktywa, takie powiedzmy mniej standardowe, mogą także mieć wzięcie. I to jest dla mnie coś takiego właśnie, co ten projekt wyróżnia. On też w tej chwili jest jeszcze dosyć mały, to na Twitterze mają dopiero 19 tysięcy obserwujących, ale zbiera on coraz większe właśnie zainteresowanie, partnerstwa i jest to projekt, no taki najbardziej powiedzmy ryzykowny z tych wszystkich, które wymieniłem, ale widzę w nim spory potencjał, no i przy tym market capie, jaki tutaj obecnie mamy, czyli około te 34 miliony, to widzę potencjał na takie spokojnie x5, może nawet więcej gdzieś tam w kolejnych miesiącach, kiedy ten trend RWA będzie zyskiwał jeszcze bardziej na popularności. Ok, słuchajcie, jeżeli chodzi o te projekty, to na dzisiaj to by było już na tyle. Oczywiście ich jest więcej, jakby tych projektów, tak jak powiedziałem, jest cała masa, tam konkurencja jest spora. Ja starałem się właśnie skupiać na tych projektach, które coś konkretnego wyróżnia, tak? Czyli powiedzmy Ondo jest właśnie tym liderem, jeżeli chodzi o cały trend RWA, TokenFi jest dla mnie takim projektem, który ma ciekawą historię, bo wywodzi się z Memcoina. Ten Polytrade ma właśnie gdzieś tam współpracę z Mastercard, Leo, to są dobra luksusowe. No a Rio z kolei to jest taki projekt właśnie, który najbardziej mi się kojarzy z trendem RWA i myślę, że w większości osób także, ponieważ był on jednym z pierwszych. Więc jakby to są moje takie typy, jeżeli chodzi o trend RWA na nadchodzącą hossę. Te projekty mam w swoim portfolio, być może będę także jeszcze je dokupował podczas jakichś spadków i będę właśnie sobie budował tą pozycję w tym trendzie na nadchodzącą hossę. Obecnie bardzo dużo się o tym trendzie mówi, są mocno hype'owane, te projekty będą być może jeszcze dalej rosły. Ja osobiście nie wchodziłbym, tak jak powiedziałem, na tych poziomach, które są obecnie, ponieważ no, jest trochę już za późno na to, tak? Jakby czas na to, aby gdzieś tam budować sobie pozycję, jakby był wcześniej. I teraz warto poczekać właśnie na korektę i wtedy na spokojnie sobie te pozycje zacząć powoli po prostu budować, uśredniając sobie te ceny w dół. Przypominam Wam jeszcze o dołączeniu do Telegrama, do którego link macie poniżej w opisie, oraz także do naszego Discorda, Koszar Tradingu, oraz odebrania sobie roli VIP, która daje Wam dostęp do innych także treści, takich bardziej już konkretnych odnośnie tradingu oraz różnych strategii. A za dzisiaj Wam już dziękuję i widzimy się w kolejnych filmach. Trzymajcie się, cześć!